Jeszcze raz to podkreślam, tu chodzi po prostu o uszanowanie pewnego fundamentalnego obyczaju parlamentarnego, a przecież jeszcze kilka dni temu ze strony opozycji słyszeliśmy nieustannie o tym, jak to oni wprowadzą prawdziwą, piękną, europejską, kulturalną demokrację, a zaczęli tak naprawdę na ostro, na twardo, błyskawicznie z godziny na godzinę z tej opozycji totalnej zamienili się we władzę totalną.